drodzy, na moim kanale. Dzisiaj krótki filmik o konsumpcji. Ja cały czas się zastanawiam, skąd bierze się tyle znerwicowanych ludzi z lękami, z różnymi zaburzeniami nerwicowymi. Jest ich coraz więcej. Obserwuję jedną taką dużą grupę facebookową na temat ziół. I tam pytanie o lęki pojawia się, nie wiem, chyba 2 razy dziennie. Nowa osoba przybywa i pyta, co tu zrobić z lękami, z nerwicą. Ktoś może powiedzieć, że przecież te lęki czy nerwica, no to ludzie kiedyś to też na pewno mieli. Kiedyś była wojna, teraz przecież my mamy takie łatwe życie. Wydaje mi się, że kiedyś ludzie też to mieli i to się nazywało globus lub coś innego. I wydaje mi się, że wtedy takie zaburzenia lękowe, nerwicowe były po prostu czymś, za co szło się do zakładu psychiatrycznego. Uważało się, że pewnie taka osoba jest totalnym, kompletnym wariatem, opętana, bo wydaje mi się, że w książkach to, co jest napisane, jakieś tam różne rzeczy o opętaniu, to definitywnie mogą być zaburzenia lękowe, teraz jak sobie to przeanalizuję. Lub że jest może jakąś czarownicą. Więc wydaje mi się, że ludzie kiedyś też to mieli, ale to było postrzegane jako choroba psychiczna. Wracając do tematu konsumpcjonizmu, skąd się biorą te różne lęki, nerwice? No, one biorą się tak, z jakiejś choroby fizycznej, czyli na przykład z, nie wiem, Hashimoto, problemów innych, problemów z tarczycą, boreliozą, i wtedy możemy mieć zaburzenia lękowe związane z tą chorobą. Ale wydaje mi się i masa ludzi ma problemy z tarczycą. Plus do tego dochodzi coś takiego jak właśnie stałe narażenie na stres. Tak? No i teraz tak, dla kogoś stałym narażeniem na stres może być wstawanie rano. Ja nienawidzę wstawać rano, więc ja jestem codziennie rano narażona na stres, psuje mi to cały dzień. Nasze dzieci także. Moja córka dzisiaj miała u ortodonty wizytę, więc nie poszła do szkoły, bo to było w ciągu dnia. I wstała o 8:30. Normalnie do szkoły zrywam ją o godzinie 7:00. Ona wstaje roztrzęsiona, no bo to jest po prostu dla niej za wcześnie. Więc my jesteśmy narażeni na stres od małego, łażeniem po prostu do szkoły. Potem jak dorastamy, to stajemy się teraz, w XXI wieku, niewolnikami konsumpcjonizmu. Musimy mieć nowy telefon co pół roku, no bo koleżanka czy kolega ma nowy telefon, tak? Musimy mieć lepszy telewizor, musimy mieć lepszy samochód. Powiem Wam szczerze, że ja nigdy takim zakładnikiem konsumpcjonizmu totalnego nie byłam. Nawet kupując pierwszy samochód, mieszkając wtedy w Stanach, chciałam kupić samochód używany, żeby był tani, tyle ile pieniędzy miałam. Mój ojciec wtedy namówił mnie na nowy samochód, że będę spłacać raty, bo to będzie lepiej, bo będzie nowy samochód, bo nie będzie się psuł itp. No i samochód wtedy kosztował 5 razy więcej niż ja miałam zaplanowane, więc zakupiłam za poradą ten samochód. Ciągnęły się za mną te raty latami, pomimo że to wtedy nie była jakaś super wielka rata, ale to się za mną latami, latami ciągnęło i jeszcze mój ojciec skończył płacić za ten samochód. Bo to się po prostu zaczynało, był to rozłożony kredyt, nie wiem, na 5, 6, może i 8 lat. Co z tego, że nisko oprocentowany? Ja miałam pieniądze na samochód za ileś tam tysięcy i to były moje odłożone pieniądze, ja chciałam za tyle, więc wydaje mi się, że ja nigdy nie byłam. W tym momencie jakby nie mam najlepszego telefonu, bo nie mam iPhone'a, tylko jakiś tam inny. Dobry, ale też go za bardzo nie chciałam kupić, powiem szczerze, bo wydawał mi się za drogi. No ale już go mam drugi rok, jest całkiem dobry, więc okej.
Nie mam najnowszego telefonu, najnowszego samochodu. No ale zauważcie, że jeżeli my mamy pensję 2000 zł, a wiele ludzi z tego co widzę zarabia, tak, ma takie zarobki w Polsce, a nasze wydatki są 4000, no to zauważcie, na jaki my stres jesteśmy narażeni codziennie. W międzyczasie wpychają nam jakieś właśnie konsumpcyjne kredyty. Masakra. Po prostu kupowanie, kupowanie na kredyt, tak to wciąga nas w tarapaty i w złe samopoczucie psychiczne i tak z tego są lęki. Dlatego, że codziennie jak zarabiasz 2000, a masz wydatków na 4, to codziennie myślisz, skąd ja wezmę te dodatkowe 2000. Czy muszę na drugi etat iść do pracy, czy zrezygnować z czegoś, a oczywiście nie chcę, bo moi sąsiedzi nie zrezygnowali, a ja bym musiała. Więc słuchajcie, i musicie koniecznie nauczyć własne dzieci, żeby nie popadali w ten konsumpcjonizm. Znam przykład taki, że ktoś po prostu od najmłodszych lat ma problem z jakby przyswajaniem pieniędzy. To znaczy od samego początku, mając 20 parę lat, stracił, no... Nie chcę mówić, bo ta osoba może obejrzeć ten filmik, ale jakby od samego początku, kończąc szkołę, zaczynał popadać w tarapaty finansowe, aż do tej pory, kiedy ma 40 parę lat i nie może się wygrzebać. I też zauważam, że ludzie, jak mają tarapaty finansowe, zaczynają takie balansować. W tym miesiącu zapłacę rachunek za gaz, w następnym miesiącu zapłacę rachunek za wodę, a jeszcze w kolejnym, bo mi jeszcze nie odetną prądu przez 3 miesiące, to prąd sobie zostawię na ten ostatni miesiąc. Zauważcie to balansowanie, gdzie tu zapłacę rachunek, no bo rachunków mam na 4 tysiące, tak, bo oczywiście muszę jeździć luksusowym samochodem, którego leasing kosztuje mnie, nie wiem, 2000, w sumie nie wiem, ile kosztuje leasing luksusowego samochodu, a zarabiam 2000. No plus jeszcze oczywiście muszę mieć ładny dom w kredycie, no bo ładny dom kosztuje 700 czy 800 tysięcy, a to jest trudno odłożyć. No i popadamy właśnie w takie coś, że zaczynamy tu płacić, tam spłacać, tu pisać na karteczce, że tutaj mogę zapłacić rachunek za 3 miesiące, bo mi prądu nie odetną, potem nie będę płacić gazu przez 2 miesiące, no bo w tym miesiącu płacę prąd. Niestety, moi drodzy, trzeba i swoje własne dzieci trzeba uczyć oszczędzania, żeby właśnie w dorosłości nie popadały w takie tarapaty, bo to jest bardzo łatwo popaść w te tarapaty finansowe. Ale dlaczego w nie popadamy? Dlatego, że my cały czas czegoś chcemy, czegoś potrzebujemy, czegoś fajniejszego, nowszego, modniejszego. 20 par butów, z czego używam dwie pary, 30 par koszulek, z czego używam, nie wiem, 30 koszulek, z czego używam 10. Trzeba potem kupić nową szafę, no bo już tyle koszulek, że mi się w szafie nie mieszczą, więc szafa na kolejny kredyt. Nie, moi drodzy, zauważcie, że wtedy się naprawdę te nasze problemy finansowe przenoszą się na naszą psychikę, bo cały czas musimy myśleć, skąd zdobyć więcej pieniędzy na nasze wydatki, tak? Więc przemyślcie sobie to, bo to jest ważna kwestia, bo tak czasami ktoś mówi, no nie wiem, skąd się ta nerwica wzięła, tak? No, nie wiem, naprawdę, przecież ja mam super życie. No a tu się właśnie okazuje, że a to finanse słabe, a tu na przykład taka na przykład pierdoła, przepraszam, jak właśnie wstawanie rano, której ja nie znoszę, nienawidzę wstawać na godzinę. Teraz mam taką pracę, że nie muszę wstawać rano, natomiast mojego dziecka szkoła dyktuje mi wstawanie rano, no bo ktoś się musi do tej szkoły wyprawić i odwieźć. I to mogą być bardzo, ten stres może być bardzo mały, ale bardzo rozciągający się w bardzo długim okresie czasu.
No i tak jak mówię, właśnie finanse, wiem, że to jest zmora nie tylko ludzi w Polsce, ale w Ameryce, bo tam wszyscy na kredyt, wszyscy, niektórzy już na trzy prace jeżdżą, niektórzy śpią w samochodach, tylko drzemkę, żeby przyjechać do kolejnej pracy. Więc zastanówcie się nad tym, jak macie jakieś przemyślenia, napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia.